Około 40 milionów ludzi mieszka w Polsce, z czego 10 milionów pewnie chciałoby zawodowo grać w piłkę, a 9 milionów z tych 10 milionów chciałoby zawodowo strzelać gole. Nasz dzisiejszy gość spośród tych 9 milionów, no to jest przynajmniej w top 5. Tak, no jesteśmy w Weronie, w mieście zakochanych, naprawdę jest tutaj niesamowity klimacik. U kogo? U Mariusza Stępińskiego, a więc u człowieka, który przeszedł przez wszystkie nasze reprezentacje młodzieżowe i swego czasu był taką największą nadzieją, jeżeli chodzi o napastników w naszym kraju, bo nawet w roczniku 9-5 zawsze był wyżej niż Krzysiek Piątek w tej klasyfikacji, powiedzmy, młodzieżowej. Później się to trochę pozmieniało. Ale radzi sobie za granicą świetnie i my sprawdzimy, jak mu jest tutaj w Weronie. Pukamy do jego drzwi z butami, ładujemy się, bo to lubimy. Taki nasz najbardziej. Mariusz, słuchaj, ilu polskich napastników musielibyśmy schować do szafy, żebyś był najlepszym polskim napastnikiem? Bo sami dzisiaj na ten temat dyskutowaliśmy. I to taka muzyczka jest, taki sasmuk. Pewnie dwóch, trzech. To dwóch czy trzech? Dwóch czy trzech, wiesz, zależy od tygodnia i od formy. Dobra, dwóch, czyli teraz, który? Robert Lewandowski? Nie no, dwóch. Dwóch na pewno, tak? Dwóch na pewno. Arek Milik i Robert Lewandowski, dwóch na pewno. Dwóch na pewno. Trzeba było schować. Krzysiek jest, ostatni sezon miał dobry, a jeżeli potwierdzi ten, że rzeczywiście jest na tym poziomie, którym jest, no to powiem, że, słuchaj, to czyli, powiem, że on też. Bo z tym trzecim gościem to akurat rywalizację ci się zdarzyło wygrać. No tak, dokładnie. Zawsze gdzieś tam rywalizowaliśmy razem w kadrach młodzieżowych. Poprzedni sezon naprawdę miał Krzysiek bardzo dobry. Co strzelał, to wpadało. Ja grając w słabym Chievo w tamtym sezonie nie miałem gdzieś szans. W tym sezonie wygląda to troszkę inaczej i jestem cierpliwy. Ja pracuję z dnia na dzień. Czasami wracasz do domu i mówisz, a mogłem coś lepiej, mogłem coś, ale nie chcę tak, ja chcę stanąć, jadę na wakacje, wylatuję na dzień w poniedziałek, gdzie niedziela ostatni mecz, w poniedziałek jak wylatuję samolotem na wakacje, to chcę porozmawiać z moimi przyjaciółmi, z moją dziewczyną i powiedzieć, zrobiłem wszystko, co mogłem, okej, udało się albo się nie udało, koniec. A są takie aspekty, że patrzysz na Roberta Lewandowskiego, na Arka Milika i na Krzyśka Piątka, które ci u nich imponują, jako u napastników, u dziewiątek? No wiesz, ja takiej lewej nogi jak Arek nigdy nie będę miał i takiego młotka w nocy, nie? Takiej lewej nogi w Polsce to chyba nikt nie. No właśnie, takiej lewej nie można kupić, z tym trzeba się urodzić. A Robert jest napastnikiem kompletnym, więc od niego można brać po trochu ze wszystkiego. Jakiego typu to są rzeczy? No na przykład graliśmy teraz z Napoli i wszedł Lorente na boisko. Pomijając już Roberta, co Robert też to robi bardzo dobrze, ale ci daję przykład, jaki w ostatnim czasie się wydarzył. Widziałeś, tak. Dokładnie. I wchodzi gość na ostatnie 15 minut i piłki wszystkie wysokie, wybijane od bramkarza, jakieś wszystko piłki bezpańskie, opiera się na obrońcy i zbiera. No i teraz na przykład to jest mój cel, żeby wyćwiczyć tak, żeby tak zbierać te piłki. Teraz się zastanawiam, czy on jest taki duży i to na pewno mu to pomaga, ale dziś z Arkiem nawet po meczu rozmawiałem, że on tłumaczy, że to jest kwestia ustawienia się. No i teraz ja jestem na etapie, gdzie próbuję właśnie... Bierzesz lupę, dokładnie, to wyczuć. Trener Maran, jak przychodziłem do Włoch, mi powiedział taką rzecz. Porównaj sobie Icardiego i Higuaina. Icardi, który gra w Interze i nigdy nie wygrał żadnego trofeum, a strzela bardzo dużo bramek. Higuaina, który zawsze był w zespołach, w Realu Madryt czy w Juventusie teraz, który wygrał bardzo dużo trofeum. Higuain strzela bramki i gra z zespołem. Potrafi utrzymać piłkę, potrafi rozegrać, potrafi zorganizować pressing. Dokładnie tak. Icardi jest bardzo dobry w polu karnym, bardzo dobry, uwalnia się odkrycia, w tym jest mistrzem. Kończy akcję po prostu. Dokładnie, w tym, ale z zespołem bardzo mało gra. I gdzieś tam tu mi uświadomił, jaka jest różnica pomiędzy napastnikiem, jak to mówią we Włoszech, fuori classe, a napastnikiem na poziomie światowym. Fuori classe to jest taki... Fuori classe, dokładnie. Już wyżej się nie da, ale czyli trener Maran powiedział ci, żebyś był bardziej Higuainem niż Icardim. Dokładnie tak, dokładnie tak. Żebym stał się bardziej Higuainem niż Icardim, no bo zawsze dla mnie strzelanie bramek to jest kwintesencja tego wszystkiego. Ja zawsze ustawiałem się pod to, ale gdzieś tam mnie nauczył tego, że strzelanie bramek to nie wszystko. A ty właśnie czułeś się trochę zawstydzony, jeżeli chodzi o wyszkolenie techniczne, kiedy wchodziłeś do zagranicznej szatni? I że jestem takim, Jezu, golasem, takim, wiesz, biednym kuzynem, kurna, ze wsi, biednym kuzynem z Błaszek. Mnie nigdy technicznie nie szkolił w Błaszkach, nie szkolił w Błaszkach, dlatego zawsze się śmiałem, że jakbym zaczynał tak jak teraz zaczynają dzieci, to może bym gdzieś był wyżej, ale muszę bazować na tym, co mam. Ja nie kiwam, bo nie potrafię. Ja nie kiwam, bo Sergio Pellissier mi powiedział taką rzecz. Też, ja nie kiwam, bo ja nie potrafię. Spójrz, widziałeś mi kiedyś, żebym kiwał? Nie. Prosta piła. Trzeba korzystać ze swoich gdzieś tam atutów. No, ale sam powiedziałeś, że ty nie potrafisz tego robić. Dlaczego? Kiedy miałem się tego nauczyć? Nie miałem w ogóle czasu. Koordynacji takiej, jak mi brakuje, czegoś takiego. Drabinkę koordynacyjną pierwszy raz zobaczyłem, jak poszedłem do Duńskiej Woli, jak miałem 13,5 roku. To pierwszy raz w życiu prawie się zabiłem o nią. Masz na pewno swoją taką galerię postaci, które odbiły też na tobie piętno i historię z nimi zapamiętasz do końca życia. Pierwsze, co sobie myślisz, jak słyszysz takie pytanie, to... Josip Drmić, przepiłkarz. Przepiłkarz. Wiesz, przyszedł taki skromny chłopak, nie? Przyszedł taki skromny chłopak na początku, 9-2 rocznik, bardzo młody, pierwszy sezon w Bundeslidze, zaczął strzelać pierwszy mecz, gol, drugi gol, trzeci gol, potem kupił sobie auto, przemalował to auto, zrobił sobie maskę czarną, boki okleił to folią, potem ta folia mu zaczęła odchodzić. Siedziałem w jacuzzi i ja tutaj siedzę, wiesz, 18 lat chłopak, pierwszy co ledwo co świata zobaczył, tak jak ja, nie? On tak siedzi, coś tam gadamy o samochodach i tak dalej. Ja chcę mieć 2 samochody. Wezmę sobie Lamborghini, mówi, i Porsche Panamera. A ja nie wiedziałem, co mu odpowiedzieć, słuchaj. A ty wyciągasz te kluczyki od golfa, trójki z 90. Nie mamy chyba o czym rozmawiać w ogóle, bo wiesz, idźmy do domu, przebiorę się, idę do domu, koniec. Gość, któremu, jak to by powiedzieć, odstrzeliło. Ale też pamiętam chyba, że piłkarsko ci mega Kiyotake imponował wtedy? No dokładnie, to było 2 najlepszych piłkarzy. On był grzeczny, wiesz, ludzie tego nie lubią. Ludzie, ludzie robią czarne charaktery, tak, dokładnie. A on był grzeczny, miał takiego małego tłumacza, taki mały był, taki. Jepi na niego, czy wiesz ode mnie, ale okej, dobra. I wiesz, i on zawsze chodził z Kiyotake, tam mu tłumaczył i tak dalej. I Adam Matysek go podłapał. Adam Matysek był trenerem bramkarzy, nie? Adam Matysek go podłapał, a on był taki grzeczny, jak to wiesz, Japończyk, grzeczny bardzo. On chodził po nam po piłki, wiesz. Myślałem, że po piwo. Chodził, nie, po piwo nie. Po piłki nam chodził, nie? I Adam Matysek raz go zaczął uczyć grać w piłkę i dorzucał mu na prawą i na lewą. A ten biedny biegał. Jagu, Jepi! Amin Harit. Między innymi. To jest też chyba niezłe ziółko, co? No, to jest troszkę zaskoczenie. To jest kolorowa bardzo postać. Ale to nie jest tajemnicą, że jego było bardzo ciężko zdyscyplinować i ogarnąć, mówiąc tak. No ale on jest nieogarnięty, wiesz, ciężko z nim w ogóle dojść do dziecko. Tam to było dziecko. Codziennie przychodził w nowych butach Labuton. Nowych. Ile takie buty kosztują? No około 800 000 euro. Coś tam Alex mu kiedyś kazał zapłacić. Nie mam pieniędzy. Wydałem wszystko na buty. Nie mam pieniędzy. Potem sobie kupił Mercedesa jakiegoś, nie no. Ile on pieniędzy przepuścił, to ja nie wiem, na to wszystko. Czy on był wyjątkowy? Nie powiem, że jest głupi, bo jest to obraźliwe, ale to jest... Jest w Polsce takie słowo na D lub na W, ostatnio modne. Pewnie może jeszcze się zdarzy, że będę z nim kiedyś grał, ale wtedy... Dokładnie. Jak oni przetłumaczył, jak powiesz, że jest wazonem na francuski czy na niemiecki. Ale jak ja na niego patrzyłem, to nie mogłem w to uwierzyć, że można coś takiego. Był też Yassine Bammou. I to byli koledzy. To byli koledzy, Yassine Bammou też, Kenzo, zegarek, Rolex. Łańcuszek jakiś tutaj też musi być. Dokładnie, Labutin, ale zęby miał tylko pierwsze 4 i potem już nie miał. Słuchaj. Inwestował stopniowo, no. Dokładnie. Później w złote zainwestował, ale wiesz, trochę mu się pomyliły kolejności, ale on w tamtym sezonie, z tego co słyszałem, w Bundeslidze też były duże z nim ciężary, także pozaboiskowe, ale początek tego sezonu... On zabił człowieka w Maroku, nie? Tak. On jakieś wyścigi robili chyba. Nie wiem, jak to się skończyło do końca, ale... Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o potencjał piłkarski, to jest na pewno... Ale piłkarz, przepiłkarz. Widziałeś kiedyś kogoś takiego, takim potencjałem? Tak, wyszkolonego technicznie nie widziałem gościa. I to jest też nieprawdopodobne, nie? U nas jest taka wielka dyskusja, informacja o tym, co powinieneś robić od linijki, spać tyle. Ale on z tym talentem się urodził. To ale wiesz, tak, no urodził się, ale musiał ileś tam set tysięcy. Ale gdyby nie był taki głupi, to by grał, nie wiem, zawodnik na Barcelonie. Nigdy nie trenowałem z zawodnikiem, który gra w Barcelonie, ale jak nie wiem, jak to na treningach wygląda, ale dla mnie to taki talent, że w Barcelonie by mógł grać bez problemu. A też pamiętam, że w FC Nantes, co może było dla Ciebie pewną nowością, jeżeli chodzi o zawodowego piłkarza, to tam była bardzo popularna shisha chyba też wśród piłkarzy, że oni lubili sobie tam... Tak, przed meczem też palili, przed meczem palili, no. Marcin Kaczmarek 2 piwka, a oni shisha. Widzisz, no. Widzisz? Recepta na długowieczność. No właśnie, a tak jak mówię, a u nas od linijki, jak to mówi jeden z polskich piłkarzy, bezglutenowe kaszki, zielenina. Dokładnie. I o 22 tylko dłużka, o treningu się zapomina. A potem kątka. No, no. Bo o treningu się zapomina. A o treningu się zapomina. Bo patrz, jak jesteś wytrenowany dobrze, to jedząc źle nawet, spadnie Twoja forma do 80%. A jeżeli jesteś źle wytrenowany, to nie nadgonisz tego jedzenia. To 5, aha, dokładnie. 7, powiedzmy, nie? Już tak nie jesteśmy naukowcami, ale... To właśnie chyba też mówiłeś a propos Diego Carlos'a kiedyś, prawda? Który teraz poszedł do Sewilli. Dokładnie. Niedawno rozmawialiśmy, no właśnie, bo on teraz gra w Sewilli, rozmawialiśmy... To też jest piłkarz, który akurat jeżeli chodzi o dietę, to tam... A wiesz, no jak wygląda. Jak zdejmie koszulkę, to jest lepszy niż jodło. Zobacz jak wygląda. On zawsze mówi, ja jak idę spać, biorę sobie taką całą miskę lodów i sobie jem, mówi, dobre. A na treningach, bo grałeś przeciwko niemu też, na pewno w gierkach, jako środkowy obrońca? Nie no, skała. Mega wymagający. Skała. Tak umięśniony, tak fizycznie, w kontakt nie ma, nie starałem się z nim w ogóle wchodzić, bo nie miałem... A w kontakt nie wejdziesz, nie odryblujesz, co już ustaliliśmy. To jak takiego? Wyprzedzę go i strzelę z głowy na pierwszym słupku. A mnie właśnie też ciekawi, jeżeli chodzi o takie zawody intelektualne. Jeżeli by startował po jednej stronie Amin Harit, a po drugiej Donald Guerrier, to kto by wygrał? Nie no, wygrałby Amin. Wygrałby tak? Amin. Jednak? Tak, tak. Ale jak pamiętam, jak robiliśmy odcinek na Foot Trucku z Darkiem Dudką. To jego ulubieniec. Tak, no, rozmawialiśmy i właśnie... Ja wszystkie te historie znam, oglądałem ten odcinek, to leżałem na podłodze, bo wszystkie te historie znałem i wszystkie mi się przypomniały. No i właśnie, ale ja dopiero pamiętam, że rozmawialiśmy z Tobą po nagraniu i Ty zacząłeś mówić, no ja o Donaldzie mogliście zapomnieć, więc skoro u Darka zapomnieliśmy, to u Ciebie już nie zapomnimy. Dokładnie. I Donald Guerrier musisz nam chociaż jedną sprzedać. No. Wiesz, nie mogę za dużo, bo Darka mogą posądzić o rasizm, bo rasizm go mogą posądzić. Ale jesteś już dorosłym, inteligentnym chłopakiem, dojrzałym, wiesz co możesz. Tam był ze smarowaniem Bengajem? Ciekawe. Tak, raz mu wysmarował. Nie, jak nie był, to nie był Bengaj, to była jakaś jeszcze mocniejsza maść. Poprosił pana Zbysia. Łamasz na ból dupy. Pana Zbysia Dudi poprosił o najmocniejszą, jaka tylko jest, rozgrzewającą maść. Wysmarował mu majtki, on założył te majtki. A że Donar jest bardzo inteligentnym człowiekiem, ściągnął te majtki i poszedł pod gorący prysznic. O Jezus Maria. I się umyć. Jezus Maria. Wow. Yeah. Na drugi dzień chłopak nie mógł trenować, bo miał wszystko popalone. Ja pierdzielę. Trener Franek Smuda zawsze się... Pozdrawiamy trenera, bo przecież mieliśmy tego na Foot Trucku. Zawsze ich Pompa nazywał. Ej Pompa, ty pół Krakowa przetrąciłeś już. I Sarkin, tak? I Sarkin. W Nantes też spotkałeś się z Sergio Conceição i to właśnie było to pierwsze zdarzenie z takim też ciężkim treningiem we włoskim stylu. Wiesz, z ciężkim treningiem... Znaczy on był też ciężkim człowiekiem może, prawda? No jest, bardzo ciężkim treningiem. Bardzo ciężkim człowiekiem. Trener Conceição organizował plan treningowy. Mieliśmy o 8:45 śniadanie i o 10:00 teoretycznie mieliśmy wychodzić na trening. Ale nie spotykaliśmy się o 10:00 na boisku. Czekaliśmy 10:20, 10:30, 10:40, 10:50. Przychodził asystent, woła wideo. A wy już jesteście od 8:30. A my już jesteśmy 8:30 w klubie i o 10:50 wideo. Nie wiedziałeś kiedy. A, okay. Bo od 10:00 już musiałeś być gotowy w butach i czekałeś i on na przykład przychodził czasami 10:30, czasami 10:40, gwizdał, że wychodzimy. Po prostu robił jak chciał. Raz była taka sytuacja po treningu, żebyśmy czekali, żeby się dowiedzieć, o której jest trening jutro. 2 godziny czekaliśmy, żeby się dowiedzieć tylko... Po treningu czekaliście w klubie 2 godziny, żeby się dowiedzieć, jaki jest plan na jutro. Dokładnie. Absurdalne. Toksyczna postać właśnie, podobnie jak Ricardo Sapinto. Wyzywał tych swoich asystentów. To jest to samo, co u Sapinto. Miał jednego czarnoskórego w swoim sztabie i Alek z nimi siedział. Chciał wstać i zapytał się, czy trener chce kawę, bo była maszyna do kawy, żeby zrobić sobie kawę po obiedzie, czy trener chce kawę. Nie, nie, bo czekaj, Sira zrobi. Sira poszedł zrobić i... Co? Dobrze mieć czarnego w sztabie, nie? No. A właśnie w stosunku do zawodników też był taki, czy był nieco łagodniejszy? Nie, też taki. Też taki. Raz się prawie pobił z zawodnikiem w szatni, z Abdullayem Tourette, teraz jest kapitanem w Nantes. Mhm. Tak? Ale to poszło... po meczu z Bordeaux stracił piłkę i... Po prostu za to, że tam, stracił piłkę w jakimś sektorze, który tam zaczął go wyzywać w szatni i tak dalej. Bardzo dobrze mu poszło w Nantes, ale... Ja osobiście, jako trenera go bardzo szanuję, ale mnie jako człowieka. Trzeba mieć respekt do ludzi, no bo to, że na przykład spóźniam się na treningi i spóźnialiśmy się na lotniska, to nie jest respekt, to nie jest brak respektu i brak szacunku do nas, tylko do wszystkich pracowników lotniska, do wszystkich. Pracowników klubu. Dokładnie, ludzi, to jest do wszystkie. Wszyscy go tam nienawidzili w tym klubie. Mhm. Spotkałeś się też z postacią, która później w dość tragicznych okolicznościach zginęła, mam na myśli Emiliano Salę. Razem rywalizowaliście, prawda? Wtedy? No właśnie. No, dużo też meczów graliśmy razem. Graliście razem. Jak ty go wspominasz? On nie mówił po angielsku, tylko mówił po francusku i po hiszpańsku. I jak zacząłem już troszkę gadać po hiszpańsku, no to miałem z nim bardzo dobry kontakt i jeden z najlepszych tam w szatni. Aha. Był wesołym człowiekiem, to był pracuś, wielki pracuś. Podobny charakter gdzieś tam miał do mnie, że też miał braki, ale pracował. Jeżeli chodzi o Chievo, to tam z tych takich starszych zawodników, kto był taką najbarwniejszą postacią? Dario Dainelli. Kiedyś ja siedziałem z Pawłem Jaroszyńskim i pyta mnie się, ty masz dziewczynę i tak dalej? No mam dziewczynę. A ty, Jaro, masz dziewczynę? Żonę. Żonę? Ile masz lat? 23? Kacu. Fajnie, bo oni organizowali takie kolacje drużynowe, wychodziliśmy nawet ze sztabem szkoleniowym, to nie ma problemu, gdzieś tam nikt przed nikim nie musi się ukrywać, jest czas na zabawę, jest czas na trening. No ale Dario był zawsze przewodził w tym wszystkim, zawsze, wiesz, zawsze był pierwszy, zawsze... Myślę, że był na końcu kariery. No właśnie, tak. Więc wiadomo, że mógł na pewno. Ale znał wszystkich w Weronie, wszystko i generalnie... Potrafił zadbać o miły wieczór. Dokładnie. Miał klucze do miasta. W Weronie są największe targi wina we Włoszech, chyba w Europie nawet. Dario ma swoje też wino. Jeszcze młode, ale też ma. To jest tak, że zaczyna się niedziela, jest poniedziałek, wtorek, środa w Vinitaly i się kończy. 4 dni. A my graliśmy w sobotę albo w niedzielę, nie, w sobotę graliśmy i potem w środę. I Dario tak na siłowni roluje. I tak w pewnym momencie, ale chłopaki, co my teraz zrobimy w tej sytuacji, gdzie znaleźliśmy się w tak ciężkiej sytuacji, że podczas Vinitaly gramy w środę. Załamany. Jak to rozwiązać? Załamany. Jak to sprowadzić? Ale są Dario, nie pójdziesz. Nie no, w niedzielę pójdę. Mamy teraz taki pomysł, żeby każdy, kto pracował z Franciszkiem Smudą, opowiadał nam przynajmniej jedną anegdotę na temat naszego ulubionego szkoleniowca. No to właśnie, to teraz szybciutko. Mariusz Stępiński. A więc graliśmy z jakąś drużyną japońską albo, nie wiem, z Azji. Całe szczęście, że byłem na ławce. Całe szczęście. Tam oczywiście trener już tam nie miał ze wszystkimi juniorami, jak on to nie miał po drodze. I na lewej obronie grał taki zawodnik jak Remigiusz Żywacz. Trener go nazywał Żywacz. Żywacz. No i to było po drugiej stronie boiska. Nie wiem, czy chciał go opierdzielić, czy dać mu jakąś wskazówkę. Raczej opierdzielić. No i odwraca się do tej ławki trener i tak... Ty! Jak mu ten Żywacz na imię? Kamil Kuczak mu odpowiada, Remigiusz, trenerze. Jak? Remigiusz, trenerze. O kurwa. To musiało być piękne, to musiało być... Nie powiedział tego i bo dalej, Żywacz! A to był dopiero początek, bo dopiero potem mecz, Donald Guerrier mu rozciął łydkę i tak dalej. Krzysiek Smuda doznał kontuzji. Dla mnie to też dziwne, jak to się w ogóle stało. Gerard Bieszczad wybijał piłkę w stronę Donalda. I ten skakał do głowy z tym Chińczykiem czy Japończykiem, nie wiem. skakał do głowy i trener był, wiesz, trener jest bardzo ekspresyjny i tam... Blisko! Dokładnie. Cały czas. Blisko, i był blisko, no i się nadział. Nie wiem, czy ta piłka była za wysoka i Donald wyszedł za linię i skoczył. I chyba ten Chińczyk podciął trenera Smudę, a Donald mu spadł na łydkę tym korkiem metalowym. 15 szwów na łydce rozcięte. I kontuzja doznana. Chyba tam jeszcze oberwało się temu zawodnikowi przeciwnej drużyny od trenera. I jeśli wam się podobało, zostawcie suba na Foot Trucku. My widzimy się za tydzień. Idziemy raz ćwiczyć Cieszynkę, bo na razie wiście nie za bardzo wychodzi. A to no jest tak banalnie proste. No co? A to co ćwiczyłem dzisiaj nie mogę wyćwiczyć? Właściwie się nie może robić twojej Cieszyny w ogóle. Nie no, ale wykrzywiasz te palce, to nie. Musisz do mojego brata pójść na szkolenie, bo to on wymyślił. On to wymyślił? On to wymyślił. Tak? To są potęga potężnych nożyc. Okej. Ale super glue jak tu przykleję i tu przytrzymam kciukiem i to jest dobrze. To jest talent koordynacyjny. Ale można też się upgrade'ować, prawda? Można robić tak. Pach, pach, pach. Może Jesse'ego Lingarda. Dobra, idziemy.